Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego sercem Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego sercem Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego sercem Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, nasza zawierzeniowa rodzinko, witam Was bardzo serdecznie i chciałem Wam powiedzieć, że przygotowuję się do wyjazdu do Polski. W niedzielę wyruszam i przez te najbliższe tygodnie, tydzień, półtora, będę dużo w drodze i też ja muszę troszeczkę złapać oddechu i administratorzy nasi też muszą troszeczkę nabrać oddechu. Od poniedziałku będziemy Wam wysyłać i rozpocznie się grupa katechetyczna. Będziemy Wam wysyłać katechezy o Eucharystii, pogadanki o Eucharystii. I tak będziemy trwać w takiej ustawicznej, codziennej łączności z sobą i z Panem Bogiem przede wszystkim. Jest to dzieło Maryi. Chcemy je kontynuować. Chcemy jak najwięcej dusz przyciągnąć do Pana Boga. I też chcemy kontynuować dzieło zawierzenia. Jest parę pytań, na które musimy jeszcze odpowiedzieć, ustalić pewne rzeczy. To też się wiąże właśnie z moją przyszłą funkcją, czy pozostanę w Medjugorje, czy będę w Polsce. Oddaję to też Waszej modlitwie. I chcemy jak najszybciej ruszyć, w jak najszybszym terminie, żeby rozpocząć kolejne dzieło zawierzenia, bo wiem, że wielu z Was pragnie podzielić się tą wielką radością i pragnie, żeby to, co wyście przeżyli, przeżyli też wasi bliscy, znajomi, przyjaciele i liczymy też na to wasze apostolstwo. Apostolstwo informacji o zawierzeniu. Zachęcajcie do zawierzenia nie tylko w naszych grupach, ale w ogóle. Czy to przez indywidualne czytanie z książek, których teraz jest bardzo wiele, czy to uczestnictwo na portalach internetowych, są bardzo ciekawe grupy zawierzeniowe, o wiele lepsze od naszej, czy też zachęcając do tej formy, w jakiej myśmy Was przygotowywali. Jesteśmy jedną rodziną i też Wy jako zawierzeni jesteście uczestniczkami tego apostolstwa. Nie tylko, że skorzystaliście z tych naszych materiałów, ale też staliście się jak jedna rodzina. Dlatego mamy wiele talentów w tej naszej rodzinie. Już też niektórzy się zgłaszają, zgłaszają się lektorzy, którzy pragną czytać. Jest wiele pracy, jest też wiele chętnych serc i z tego się bardzo cieszę. I proszę Matkę Najświętszą, żeby dała nam mądrość, odwagę i też błogosławiła na dalszy rozwój tego dzieła, byśmy byli tak, jak to Jezus powiedział, nieskazitelni jak gołębie, a ostrożni jak węże, żebyśmy umieli rozeznać, co jest dobre, co jest złe, co jest przede wszystkim wolą Matki Bożej, jak ona chce, żebyśmy dalej szli. Dlatego trwajmy w modlitwie, wstawiajmy się do Matki Bożej, żyjmy tym zawierzeniem i trzymajmy się ręki Matki Bożej. O to Was z serca bardzo, bardzo proszę i proszę Was też o modlitwę, żebyśmy mogli wypełnić dzieło, do którego nas Matka Boża wezwała. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.